Rafał Karcz, trener kadry narodowej juniorów w formule Point Fighting. Nasza kadra liczy 7 zawodników. Dwóch z tych 7 zawodników miało przedwalkę w dniu wczorajszym. Maciej Kasprzyk wygrał z zawodnikiem Szwajcarii. Julia Setla niestety przegrała. Dzisiaj mamy ćwierćfinały. Na placu boju pozostały nam już tylko 2 zawodniczki, Zuzia Kalbarczyk i Ola Kucharz. Ta pierwsza będzie walczyć z Niemką, a Ola będzie walczyć z Greczynką. Poziom, jak to na imprezie międzynarodowej, mistrzowskiej, jest bardzo wysoki w point fightingu. Faworytami są Węgrzy, Włosi. Witam, nazywam się Tomasz Janowicz. Na tych mistrzostwach i nie tylko zajmuję się od paru lat kadrą Light Contactu juniorów. W tym roku na Mistrzostwach Europy w Gior nasza kadra liczy 10 osób, jest to 6 chłopaków i 4 dziewczyny. Dzisiaj kończymy fazę ćwierćfinałową i do strefy medalowej udało się już wprowadzić 4 zawodników i przed nami jeszcze jedna walka ćwierćfinałowa, także mamy szansę na 5 medali i dalej walki o medale złote, bo takie nas przede wszystkim interesują. Bardzo cieszę się oczywiście ze wszystkich zawodników i ich walk, ale cieszę się bardzo, że po 2 startach nieudanych Oskar Zawiśla, który w Polsce jest czołowym zawodnikiem Light Contactu, wygrywa wszystkie turnieje na mistrzostwach Europy i świata w poprzednich latach bez sukcesu, w tym razem już dzisiaj wywalczył sobie brązowy medal, wygrywając wcześniej 2 walki, tak więc walczymy dalej. Na razie też dzisiaj bardzo dobrą, ciężką walkę z Rosjaninem stoczył Krystian Rzepka, który w zeszłym roku zdobył brązowy medal na Mistrzostwach Świata, w tym roku już też zapewnił sobie brązowy medal Mistrzostw Europy, także myślę, że jest to duży, duży sukces.